Stal Rzeszów, witamy serdecznie. Odkąd mamy nasz kanał, to jeszcze Rzeszowa nie było u nas. Było oczywiście Krosno zawsze. Tarnów się zdarzył w 2021 roku. Było Gniezno. Ciekawie. No Gniezno tak, ale z Małopolski dokładnie. Nie mamy takiego właśnie zespołu odległego jak Stal Rzeszów. Pierwszy raz będziemy mogli, bo nie mamy czasu i rąk, żeby tę drugą ligę jeszcze obracać w trakcie sezonu. I tutaj, zobaczcie się, kochani, mamy w taki sposób to wszystko zrobione, że gdyby przychodził Mateusz Świnicki, a przychodzi, to by nie jeździł za któregoś pewnie z seniorów, chociaż życzymy mu tego tak naprawdę, ale by jeździł za Rafała Karczmarza prawdopodobnie. Poczta też w miejsce juniora przychodzi. Pytanie, w czyje miejsce, Patryku, przychodzi Niki Pedersen? Tak, ja tylko chciałem się tu odnieść do czata, że tak, racja, ktoś tam napisał, już teraz nie pamiętam, zaraz tu wypatrzę. Tak, super Czyński, faktycznie zapomniałem o Holderze, więc no można powiedzieć wyrównany. W zeszłym roku było 7 i w tym roku też 7 do tej pierwszej ligi spadło. Ja, co ja uważam, a propos tego transferu, tak sobie patrzę na ten skład z zeszłego roku, to kto jeździł, a też kto został tak naprawdę, bo tutaj, tak jak mówisz, za bardzo się nie zmienia, to wydaje się, że to będzie Typowy Beniaminek, nie? Tak, typowy Beniaminek, czyli wszyscy wysokie, średnie, tak, 2-3 Nowak, 2-2 Pieszczek, 2-2 Torsel, 1-9 jedyne, co to właśnie Peter Kildemand, tylko no właśnie w ten sposób to chyba można ułożyć, tym bardziej, że mają Świdnickiego na U24, to też ważne, to przez to i to jest taki naprawdę jedyny chyba poważny kandydat do tego miejsca. Nie wiem, czy ten Jesper Knudsen może coś tutaj poszaleć. Myślę, że Mateusz się w końcu odbuduje, bo też trzymam kciuki za niego. Więc myślę, że Kildemand, ale tak jak mówimy, tu daje duże pole do manewru tym Świdnickim na U24, że jest ten Pieszczek, jest Nowak, więc nawet za każdego tak naprawdę może jechać Pedersen. Tak jest, tym bardziej, że no tylko właśnie pytanie, bo Marcin Nowak i Krystian Pieszczek to, no nie, Peter Kildemand, masz rację, z tych z zawodników z tej seniorki, tylko Torsel miał gorszą średnią, ale właśnie jeżeli będzie tu ten Świdnicki, bo wygryzie tych innych U24 w zespole rzeszowskim, co prawdopodobnie tak się stanie, być może chłopak się, czego mu życzymy, odbuduje, bo rzeczywiście ta Ekstraliga, tą Ekstraligą dostał z plaskacza poza swoją macierzą. Natomiast Niki Pedersen, pytanie, jaki to będzie sezon dla niego, bo schodzi oczywiście o ligę niżej, która nie jest tą ligą niżej, do której już wcześniej schodził przecież, bo jeździł w niższej klasie rozgrywkowej, kiedy no, był zawodnikiem, można powiedzieć, stopu, chociaż właśnie lawirował tak dziwnie między klubami, z szacunków dla nich, bo i w Gdańsku przecież występował i tak dalej, ale... Dwukrotnie nawet. Tak jest, była taka, przynajmniej ja pamiętam taką famę, że on po prostu idealnie te rzeczy robi, bo znajduje kluby, które mu płacą, on robi dużo punktów i chłopak inwestuje w siebie, a jednak ta jakość jego na arenie międzynarodowej nie maleje, a wręcz przecież potem wzrasta. No tutaj totalnie jestem, Patryku, sobie w stanie wyobrazić sezon, gdzie on wykręca 13,5 punkta w domu średnio, w Rzeszowie zwłaszcza, jak się tam wgryzie, a zespoły przecież nie jeździły, Rzeszów, jak mówiliśmy, zawitał po raz pierwszy od jakiegoś czasu do pierwszej ligi, więc tym bardziej tutaj jest niewiadoma. Wyjazdy mogą być nieco gorsze i pytanie, jak to będzie z tymi torami, jak sobie troszeczkę zrobiłem taki wywiad środowiskowy, no to zawsze tak było, że ta pierwsza liga, no tam przygotowanie torów, komisarzy, oczywiście też jest przykra sprawa i też trzeba się namęczyć jedni z drugimi, ale generalnie jest troszeczkę, no takie Krosno podobno, nie wiem, może pan Michał Finfa by mógł to odwrócić tego kota do góry nogami, ale Krosno mogło sobie więcej pozwolić z torem na przykład, czy inny zespół, to nie tylko Krosno, w tej pierwszej lidze, jak w Ekstralidze, gdzie to było rygorystyczne. No bo ten Toruń już udowodnił rok temu w PGE, Patryku, że jak się zrobi lekką kopę, no to Niki Pedersen... A nie, bo przepraszam, to był cukier, a nie noga. Słaby cukier we krwi. Wiesz co, tak, ale wiadomo, że też zamieszał jeden z kibiców, nawet nie chcę wchodzić w szczegóły, ale też jakieś tam zdjęcia były udostępniane przed meczem Gdańska z Landsfoot na przykład i też mocno to namieszało w przygotowaniach toru, więc tam można się wywalić od tego komisarza, czy w ogóle od te prace torowe przed meczem domowym, ale myślę, że no jakby naprawdę uważam, że to będzie spokojnie top 3, jeżeli nie top 1 tej ligi.
Taki nowy Przyjemski, o, taki obiecujący zawodnik po prostu na pierwszą ligę. Nicky Pedersen. I za kogo by tak nie jechał, to myślę, że tą średnią ja mu liczę takie 2-2, ale to jakbym się naprawdę nie będzie chciał jechać i faktycznie jak trafi na tor mocno przyczepny i tam będzie odpuszczał, to średnia mu spadnie, ale myślę, że jak on się zaweźmie, to jest przecież jednak profesjonalista, chociaż trochę żeśmy psów na nim powieszali. Zresztą to za chwilę, jutro już odcinek jutro o Grudziądzu, także już tam zapraszamy, bo naprawdę tam trochę mu się oberwało od nas, ale czuję, że to będzie naprawdę fajny zastrzyk i w ogóle będzie taki wow w każdym też mieście, do którego przyjedzie, więc w ogóle taka atrakcja dla tych na przykład starych fanów Speedwaya sprzed 10-20 lat przyjść, zobaczyć tego Nickiego, to myślę, że to w ogóle wpłynie na rozruch taki bardziej, rozrusza tą pierwszą ligę, chociaż wiadomo, że ona i tak jest ciekawsza z roku na rok. I to trochę o Pedersenie, no wielki skok, za kogokolwiek by nie jechał, to wiadomo, że te średnie, tak jak mówiliśmy, tych zawodników Rzeszowa wysokie, tylko właśnie, no nawet Patryk Wojdyło miał 2-3 w ostatnim, sezonie juniorskim w Wielkach Krosno. Tak jest. Więc tak naprawdę wartość dodana, myślę, że przejdźmy dalej, jak to będzie z tymi kolejnymi pozycjami. A powiem ci, że nie wiem, ale już tak na serio całkiem to Rafał Karczmarz oczywiście wykręcił bodajże 6,33 średnią meczową rok temu, w tym jeszcze roku, ale minionym sezonie w drugiej lidze. No i teraz pytanie, co by było, gdyby Rafał Karczmarz został i mógł robić te wyniki swoje. No jak pamiętamy sobie, w 2022 roku jechał dla Krosna 18 meczy, 50 biegów, wykręcił średnią 1,40, czyli można powiedzieć, tak jak sobie pośledziłem te jego mecze, miał oczywiście przebłyski, a Świdnicki w ogóle ich kompletnie nie miał w tym roku, ale to był sezon tylko nieco lepszy tak naprawdę od Mateusza, tego jego, chodzi tu o ekstraligowy dopiero co miniony w przypadku Świdnickiego, więc wydaje mi się, że jeżeli Karczmarza mogłoby być stać na 3 punkty na przykład, nie? No tak myślę, liczę, życzę mu jak najlepiej, ale no nie ufam za bardzo, to myślę, że Świdnicki mógłby to podwoić. Tylko właśnie, tu jest Rzeszów, nowy tor, pytanie właśnie, czy będzie to zgranie, czy ten team zostanie jednak doposażony, bo Mateusz miał wielkie problemy właśnie z tym, że to było wszystko poukładane, Budarek, Łapa, byli na miejscu ludzie, natomiast jak trzeba było iść w Polskę i robić wyniki, to okazało się, że jak on był w totalnej dziurze, to sprawdziło się to, co zakulisowo o wielu zawodników, to moglibyśmy, Patryku, zresztą też o tym wiesz, to wielu zawodników grzeszy tym i to jednym, i to ci z topu też, tak jak Nicky Pedersen. Są zawodnicy coraz częściej, którzy kompletnie nic nie kumają o maszynę, ale to kompletnie nawet nie potrafią powiedzieć, co było nie tak, co było lepiej, nie czują po prostu różnicy. No a tutaj kto mógł Mateuszowi powiedzieć, jeżeli niestety nie było z górki, a pod nią? No mówi Michał Winfan nawet u nas w wywiadzie przed sezonem, że to duża zmiana była dla Mateusza, żeby właśnie wszystko to poustawiać, żeby poukładać ten w końcu profesjonalny team, bo zawsze te ostatnie lata w Częstochowie to był kontrakt amatorski, więc to naprawdę się na nim zemściło i to tak jak odsyłam też do naszego wywiadu z Rafałem Dobruckim, tam też pytamy, bo to jest bardzo ciekawy, delikatny temat i nawet mocno się rozwinął tam a propos Patryka Dudka, który też ma takie problemy, no stąd te dziury w tym jego sezonie ostatnim, ale przechodząc już do tego tutaj ostatniego sezonu Karczmarza Szkota, ja w ogóle lubiłem tego chłopaka, że on już kończy ten wieku 24, nie wiem czy on się w końcu odnalazł gdzieś w drugiej lidze, nie pamiętam teraz, myślę, że ta średnia 1,86 to całkiem niezła była. Jeżeli Świdnicki zrobi, ja bym chciał 1,5, tak? Tego mu życzę, ale takie 1,3, 1,4 to myślę, że tu no to ta zmiana jest podobna do, rzeczywiście ja mówię o biegu punktowej, Darek mówi o meczowej, myślę, że to będzie bardzo podobna zmiana, ale z racji tego, jaki talent ma niesamowity Mateusz Świdnicki, mam nadzieję, bo to słyszeliśmy od niektórych menadżerów, fajnie byłoby go wziąć, ale on potrzebuje takiej opieki, że to naprawdę nie w każdym klubie jest tyle rąk i głów do tego, żeby ogarnąć taką osobę, a on po prostu potrzebuje przytulić, powiedzieć o tym motocyklu, co tam gra, jak to śpiewać przy tym, jak tańczyć.
Czyli trochę tak jak przed odcinkiem, bo chciałeś się wygadać, a ja ci mówię, tu włączaj kamerę, bo zobaczysz, że za pierwszym razem nie będzie dźwięku. Tak to wychodzi. No i oczywiście trzecia osoba, bo tutaj mamy jakieś około 10 minut na każdy zespół, staramy się streszczać, ale generalnie to różnie bywa. Poczta zamiast Bartka Sużytka. No tutaj nie jestem w stanie przewidzieć żadnych pozytywnych punktów. Bartek Sużytek nie jest pokroju, zawodnikiem pokroju swojego młodszego brata, starszego brata, przepraszam, Michała. Więc tutaj nawet jeżeli zrobił prawie 2,5 punkta rok temu w drugiej lidze, to tutaj jeden, myślę, że to jest realistyczne, ale też nie wiem, czy to nie jest optymistyczne założenie. Natomiast Kuba Poczta to jest taki właśnie zawodnik problematyczny. Jeden z tych, którym bardzo kibicuję, który pokazał już wielokrotnie, że tam czai się talent, tam czają się umiejętności. Wiesz, jaka jest problematyka tego zawodnika? To, że on jest jeden z czterech. To jest dokładnie. To jest to. Częstochowski problem, bo kiedyś też tak było, że Bartek Kowalski tak musiał gdzieś, tylko Bartek Kowalski to też jest zupełnie inny zawodnik, lepszy od Jakuba Poczty, natomiast Kuba Poczta nie miał do tej pory szans, żeby rozwinąć ten swój talent. Dwa, że oczywiście to też, kiedy miał tę szansę, no to niekoniecznie ją wykorzystywał, bo zdarzały się dziwne upadki, w ogóle wypadków to ma mnóstwo. Żartowali sobie ludzie z jego okularów, bo je nosi, że właśnie to przez to, że, ale pamiętajcie, ci, którzy z was pamiętają to, a ci, którzy nie, to zapamiętajcie sobie to, możecie zresztą poszukać. Emil Sajfuddinow, o nim się też tak mówiło, bo miał taki okres we wcześniejszej swojej karierze, gdzie po prostu nie potrafił nie wcelować w tylne koło swojego przeciwnika, jak wyprzedzał. Też było sporo wypadków, właśnie też mówiło się o jego niebezpiecznej jaździe. No tylko oczywiście inny kaliber, więc jemu można było wybaczyć sporo. Myślę, że Kuba tutaj jest w stanie spokojnie zrobić 1-1 średnią, co będzie takie no 3,5 punkta mniej więcej na mecz. To nie jest jakieś... Nie jest jakaś czołówka juniorów oczywiście, ale to jest moim zdaniem praktycznie trzykrotne wzmocnienie ławki juniorskiej Rzeszowa. Jedną rzecz, Darku, którą pominąłeś w swoich grafikach, ale oczywiście na pewno o tym pamiętasz, bo to chyba największy transfer, jeśli chodzi o tych juniorów, to oczywiście pan Rafalski, bo Wiktor zrobił 1-6 aż w zeszłym roku w drugiej lidze. Był nieklasyfikowany, tak samo jak w Ekstralidze, a tam miał nawet 1 średnio. 1-0, więc to jest naprawdę jak na Beniaminka, naprawdę solidna formacja juniorska, Poczta, Rafalski i jeszcze ten Cużytek, więc on też tutaj może powalczyć, ja nie mówię. Tak jest. Zresztą w ogóle tych juniorów według tego roastera aż 5 jest, więc jest tam komu walczyć o skład i naprawdę to wygląda ciekawie, więc jak najbardziej wzmocniona bardzo formacja juniorska i oczywiście ten senior Rodu. Ja tylko dlatego, bo tutaj wychodzi też taka nie ścisłość między mną a Patrykiem, ale my naprawdę przygotowujemy wszystko na kolanie gdzieś, odwróceni tyłem, wirtualnie nawet do siebie. Ja nie wiem, co on powie. My też nie wiemy, który zespół najlepiej się wzmocnił z tych wszystkich pierwszoligowych, bo to nam wyjdzie po prostu ze skonfrontowania naszych stanowisk, waszych także na tym czacie. Natomiast ja traktowałem go po prostu, Patryku, jako już zawodnika Rzeszowa, bo on przyjeździł rok temu końcówkę sezonu i dlatego właśnie ja mówię, no to porównam już do tego Rafalskiego, ale totalnie masz rację pod pewnym względem. Przechodzimy w takim razie, włączam sobie stopę, żebyśmy pilnowali kolejnego zespołu.